Cześć wszystkim! Z tej strony LTV. Zaczynamy dzień 24, rozdział 2. Znowu tam ukradł nas. Chciałem sprawdzić sklep z pomijami. Jak udało ci się przetrwać tak długo bez cebula i papryka? Powiem ci, co powiedz w oknie. Zdjęcie swojego ulubionego piekarza, a dam ci to, czego potrzebujesz. Tak? Albo nie? No tak. Idealnie. Wszyscy muszą o tym wiedzieć. Wyślę ci chyba składniki tam. Nie jesteś detektywem, Bóg. Raz za czas zmienić zamki do drzwi, no ale nie ma pieniędzy. I potem mi ciągle okradają. Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? O, i zrób je dobrze wypieczone. Okej. Dwie pizze. Mamy tutaj ten... W ostatnim odcinku sobie kupiliśmy... Tutaj tą łyżkę, co sama... Ona sama jakby robi za nas. Czy sama? No tak, właśnie to sama. Przyspieszymy. To jest taka bardziej brązowa trochę. Dobra. Mogło być trochę lepiej. Co lepiej? Daj mi pizzę z truflami. Dwa kawałki, je po prostu przekrój na pół. Tak. Z truflami. Czyli pieczarkami chyba. Właściwie trufle są pieczarkami, ale nie takimi jakby. Trochę innymi truflami. Cyk. Nie lepiej mi na tej kroić. Dobra, no. To jest mech. Pieczarki z kiełbaskami idą w dzień prezes. Sergi jest zaproszony. Dobrze. Kiełbaska i teraz pieczarki. Czemu bardziej? Dobrze jest. Podlej bakłażana dwa razy. Dobrze. Nie ma żadnej historii. Połowa z kiełbaską i oliwkami, połowa z kiełbaską i peperoni. Dwa kawałki, po prostu przekrój na pół. Okej. Kiełbaska i oliwki. Druga połowa z kiełbaską i peperoni. I mamy pokroić na pół, tak. Sera. Nie, wydawało mi się, że nie chciała, więc nie mówiła o serze. Żyje dla oliwek. To wyjdzie do pizzy z oliwkami. Oliwki. I w ostatnim odcinku były dwie ławki w górę, więc
przykroimy pizzę na dwa kawałki. Wykroi się tyle, że zostawicie łapek. Dwa, raz, dwa, tak. Hej, w porządku, spoko. Potrzebuję jednej pizzy z peperoni, pieczarkami. Aha, i on mówił, że spoko. Aha, nie, dobra. Potrzebuję jednej... Nie, nie, to jest trochę inaczej. Potrzebuję jednej pizzy z peperoni, pieczarkami. Okej. Wskazówka. Ser, sos. Dobra. Nie, nie, bo wydawało mi się, że on chciał na naszej trochę niż, ale dobrze jest. Ser. Ser musimy dać, sos daliśmy. No i teraz druga. Dobra, to idzie do pieca. Ser. Peperoni. Kiełbaski, pieczarki. Pieczarki, może układajmy to tak bardziej symetrycznie, tak żeby było, no dobra. I co? To wszystko. Brakuje oliwki. Coś musiałem pominąć. No trudno. Nie wiem, czy tam było, że on chciał oliwki. No, jesteśmy $3 do przodu. Nie, jeszcze jest to tak. Bo my tracimy za ten. Tracimy trochę na to strata przez kradzież, wynajem i zwroty. I składników bardzo dużo zużywamy. Zużyte na składniki właśnie idzie, widzę, najwięcej pieniędzy. Na zwroty potem jeszcze jest. Też zwroty to jest, że coś jest nie tak. I że potem nie tracimy, ktoś zwraca pizzę. No i wynajem, i ta strata przez kradzież nie jest taka duża wcale. To są małe straty. Tylko, że jak ona jest codziennie za strata, o. Aha, i ten Alicante tutaj załatwił cebulę i paprykę. Dobra. No. No to... Dobra, tutaj znowu nas okradli. Czemu oni nas tak okradają? Dobra. Nie, tylko na zająki nie mam. Okej, okay, i tutaj widzicie, tam na szybie, jak są te drzwi, to po lewo, tamten, jest twarz tego Alicante. Musieliśmy powiesić to. Ja tam dał składniki. Papryka i cebula, okej. Okay. No, mamy już paprykę, mamy cebulę. Papryka to jest. Mieliśmy to bardziej symetrycznie dawać, o tak. Też nie było na każdym. Chociaż. Dobra, idzie do pieca. I możemy już tutaj sobie w sumie zacząć coś robić nowego. Tylko chyba, że będziemy dawać mniej składników. Ale mi się to nie wydaje. Nie, nie. Nie wydaje mi się, żeby to było dobrym pomysłem. Pizza z peperoni, papryki. Pół z peperoni, oliwkami, papryką i pół, okej. Okay. Pół z peperoni i oliwkami.
ziemniaczką, peperoni, oliwki. I papryką. Papryka. Trochę wolno mi idzie, ale dobra, mamy czas. I papryką, pół soliwką, cebula, papryka. To papryka na całej pizzy. Cebula. I oliwki. Tutaj już możemy sobie robić już, no już następne. I teraz dzisiaj chcą strasznie oliwek, dużo papryki. Dajmy. Cyk, cyk, cyk. Pokrojone. Nie są zadowoleni, mam wrażenie. Nie wiem, co im się nie podoba. Mogę dostać jedną pizzę z cebulą, jedną z pepe. Nie, to jest Pepe. Pepe z cebulą, a druga z peperoni, aha. No i tak, jedna pizza z cebulą jest już zrobiona. No nie, z oliwkami jest zrobiona. Musimy teraz... No, to mogłem robić oliwki. Czekaj. Z cebulą, dobra, to musimy dać cebuli trochę. Cebula z peperoni i kiełbasą teraz. No jak na złość nie chcą teraz oliwek, jak już mam oliwki. Z peperoni. I kiełbaską. Teraz daję, widzę, teraz te składniki tak daję bardziej symetrycznie, tak mniej. Dobra, chociaż to wolniej widzę, widzę, bo wolniej to idzie. Jak się tak patrzy jeszcze na ułożenie. Ale dobra, tylko że klienci są wtedy w sumie niezadowoleni. Jeszcze ja tego pieca w sumie nie mam. Nie będę już kupował. Nie jest to idealnie, ale niech będzie. Tylko co im się może nie podobać? Ten koleś, pizza super, brzmi lepiej, z sosem pomidorowym, ale nawet chcę oddzielić mięso, jak nie rzeczy na połówkach. To jest pizza super, po prostu zrób pizzę z serem i sosem. Marine. Co? Marinara? Sosem marinara, dziwne. Okej. Okay. Albo wiecie co, dajmy może... Czekajcie. Serem, sosem. Ona chyba, dajmy jej ze wszystkim. W sumie, nie wiem, ona chciała na jednej połówce. Tu. Musimy się pośpieszyć. Bo ja chcę... Dajmy jej tak, dobra. Tak, wiem, że to jest tak trochę nie na połówkach, ale musimy się pośpieszyć, żeby jeszcze jednego klienta zrobić. Dobra, pokroimy może już. I zaraz szybko. Jeden pieczarek. Dobra, ha, chcę pizzę Jokera, przekroj. Za Jokera. O nie. No i tak, nie udało mi się. O nie. Oj, straciłem. Nie masz funduszy. Obejrzyj reklamy od naszych sponsorów. O nie, aby kontynuować grę. Zbankrutowałem. No, nie udało mi się. Dobra, obejrzyjmy reklamę. Dobra. No, musimy to obejrzeć, niestety. Thank you.
Dobra, kończ już. No jeszcze trochę. 8, 7, 6, widzicie, zbankrutowałem. Dzisiaj w sagralnym ogniu słudzy świętych składników, ekscentryczny kult, czy wytrawna konsorcja dostawcza na zakrętach rynku. Z innych źródeł gang grubego ciasta zagraża dostawcom pizzy, ale słudzy świętych składników nie są onieśmieleni. Sos musi płynąć. Wreszcie studenci z archeologii z naszego ciasta odkopali grób faraona Peperonitti. No nie, znowu nas okradli. No i przez to, że nas okradają, i będziemy kupić zamków. I mnie to już wkurza, że... Ciągle tam mówię, że znowu okradziło nas, a policja ciągle przychodzi. Chcę cebulę i oliwki, tylko dla mnie. Oczywiście seri sos także. Okej. Okay. Dobra, możemy raz zrobimy. Hech, prawie. Nie wiem, co im się może nie podobać. Wiele ludziów kupi się na nieświeży oddech. Czy mogę dostać pizzę ze śmierdzącymi dodatkami? Wszystko ze śmierci, a co śmierci? Sos, ser. Cebula. Dzięki. O. I tutaj jest... No i trochę opinii, dwie. Kawałek życia pizzeria. Tutaj możemy zmienić nazwę. No jak ją nazwiemy? No jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzu. A może ją nazwiemy Pizza Hot. W sumie tak możemy. Pizza Hot albo Elf Pizza. Dajmy Elf Pizza, taka roboczo. Elf Pizza. To jest tak roboczo. O, jeszcze nie. Nie, ja coś mi się. Pizza. Gotowe. Ktoś dopisał. Pizza nie smakowała lepiej od pudełka, w którym ją podano. Nie najgorzej smakujące pudełko. Bardzo dobre. Ktoś inny ocenił. Okay. A już wiem, czemu może im się czasem nie podoba pizza. Bo im było, że nie smakują te dodatki, co dał Alicante. Popatrzcie. Tutaj jest pokazane, jaka pizza jest jakby zrobiona. Tutaj ktoś w tym pierwszym dostał z papryką i cebulą. A tutaj ktoś to z samym serem dostał. No smakowało.
Może to było przez tę palikantę. Palikantę. Pizza nie... Nie, znowu nie będzie smakowało, jak jest papryka, oliwki, cebula. Chyba nie, bo oliwki nie są sobie w Alicante. Papryka. Oliwki. No i oliwki. Dobra. Czemu nie smakowało? No, chyba ten Alicante coś źle robi. Albo ja coś źle robię. Jedna pizza z cebulą. Jedna pizza z papryką. Jedna pizza z pieczarkami. Chyba za obowiązkowo na wszystkich trzech. Okej. Tak, to... Nie możemy trzeciej tutaj nic dać. No nie. Nie! Nie, puste ciasto jedzie. No trudno. Kiełbasa. Cebula. A co z tą pizzą? No nie. Co my teraz zrobimy? Nie da się jakoś ułożyć. Nie. I teraz ta nie będzie mogła jechać. Muszę czekać. Ja ją tutaj wsadzę. Kurczę, co ja zrobię z tą? Dobra, nieważne. Nieważne. Tym się potem zajmiemy. Pieczarki, papryka, no i właśnie, teraz jest kłopot, bo te pizze nie jedzie, bo ta jest, jak ja ją tutaj odłożę, no to jak ja będę chciał dać do krojenia tą, to nie będzie. A tutaj nic nie mogę odłożyć, nie. Chyba, żebym dał tą. Żeby szło jeszcze raz, no ale to już będzie jakaś spalona totalnie. O nie, kiełbasa miała jeszcze być, no trudno. Kiełbaski. Może teraz ktoś przyjdzie, kto będzie chciał to same ciasto. No nie, patrzcie. Czemu nikt nie chce samego ciasta? Mógłbym mu dać za darmo. Żeby to mnie nie pamiętała nigdzie. Peperoni z papryką. Chyba, że przyjdzie ten bezdomny i będzie ją chciał, no ale to już. Połowa peperoni z papryką, połowa z pieczarkami. Dobra. Mógłbym jej ją podać, no ale nie chcę. Fajne przepisy. I pieczarki. No i co ja my teraz z tą zrobimy? Aha, nie, to jeszcze miało być tak. Co my z tą zrobimy? Musimy dać do tej pojechały jeszcze raz. Damy temu bezdomnemu, jeżeli przyjdzie. Teraz, no nie, czemu teraz nie przyszedł? Aha, bo oni już nie są sobie biedni, to już nie przychodzą, no tak. Znowu wychodzimy na minus.
Mamy, nie mamy ani jednego dolara. A tak, jest zepsuty piec, jest zepsuty zamek. Czekajcie, nie da się zamienić tych kryształków. Da, patrzcie, wiem, tak możemy dać fundusze. Patrzcie, jak sobie możemy to zrobić. Potrzebujemy 30. No tu. Patrzcie, już mamy. Jesteśmy teraz przez chwilkę bogaci. O, już nie. Możemy sobie wymieniać. Tak jak ty. Nic nie powiedziałeś. Dobra. Ja już kończę ten odcinek, to po.